Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj porównamy dwa drony Mavica Air, który jest dronem z wyższej półki, dron premium, a także Ichina E511S, czyli za co de facto płacimy, kupując małego drona. To jest dron budżetowy, jeden z najtańszych dronów, jeżeli chodzi o drony z GPS-em, podróbka Mavica Air, i on służy głównie dla osób, które chcą się nauczyć, albo to jest jako pierwszy dron, prezent dla dziecka. Dzisiaj przetestuję, czy warto go kupić i de facto za co płacimy w porównaniu do Ichina w Mavicu Air, bo jednak ta jakość jest kosmicznie różna i to jest przepaść, która dzieli te dwa drony, a jednocześnie wyglądają podobnie i ktoś, kto nie wie, o co chodzi, nie siedzi w temacie, mógłby je zupełnie pomylić, czy mógłby uznać, że nie ma sensu płacić 3 lub 4 tysiące za zestaw combo, wystarczy kupić drona za 300 zł. Ok, przejdźmy zatem do omówienia poszczególnych cech, a także do testów podczas lotu. Słuchajcie, popatrzmy na cechy taniego drona, to jest Ichin E511S, i zobaczmy, czym on się cechuje. Przede wszystkim same śmigła, jak popatrzycie na nie, one są przekręcane śrubokrętem, to nie są śmigła szybkiego montażu, tylko faktycznie trzeba je przykręcać śrubokrętem. I każde śmigło właściwie stanowi odrębną całość. To jest i dobre, i niedobre. One są lepsze pod kątem wytrzymałości na kolizję. Faktycznie jak przywalicie parę razy takim śmigłem, niewiele się dzieje. Natomiast jeżeli przywalimy śmigłem takim, jak ma na przykład Mavic Air, to już może być różnie. Kształt jest bardzo podobny do Mavica Air, jeżeli chodzi o sam właśnie tutaj korpus. Jest dużo lżejszy. On jest lżejszy mniej więcej 150 gramów od Mavic Air. Teraz mu już rozłożyłem te wypustki. I co jest charakterystyczne, że te właśnie śmigła, one obracają się trochę inaczej pracują też podczas lotu. Inny dźwięk na pewno wytwarzają, ale za to są bardziej podatne na... są bardziej tolerancyjne, można powiedzieć. Jeżeli popatrzymy do przodu, tutaj z przodu widać też, że nie mamy czujników żadnych, mamy tylko i wyłącznie tutaj światła z tej strony. Natomiast kamera jest usytuowana w taki sposób, że nie ma stabilizacji gimbalem. Jest właściwie niestabilizowana, można powiedzieć, ale za to jest ruchoma od 0 do 90 stopni w dół. To jest to. Ramiona składają się również, aczkolwiek ten sposób składania, on nie jest tak dobry, nie jest na pewno tak... nie jest tak rewelacyjny jak w Mavicu Air, nie jest tak dopasowany, natomiast ogarniamy tutaj temat. Jest bardzo fajne to kliknięcie podczas rozłożenia, które nam pokazuje, że jest w porządku. Slot karty pamięci w tym miejscu. Wiadomo, że ona jest narażona tutaj na uszkodzenia. W Mavicu Air było to lepiej oczywiście zrobione, więc karta jest na miejscu, na wierzchu, i też antena jest na wierzchu. Wyciągane baterie, które mają złącze, to jest świetne, dlatego że faktycznie w niektórych dronach trzeba wtyczkę za każdym razem przepinać. Tutaj szybko tą baterię można wymienić. To w Ichinie jest na pewno niewątpliwą zaletą. I tak poza tym nie mamy żadnych czujników. Nie mamy czujników z przodu, nie mamy czujników z tyłu drona, nie mamy czujników na dole. Tu jest tylko taka wypustka, która nam może imitować czujnik dolny, ale go nie ma de facto, czyli przy lądowaniu on parę razy się odbija i dopiero ląduje. Nie jest to tak płynnie jak w przypadku dronów od DJI. Jeżeli chodzi o górę, włączenie tego drona, ja pokażę jeszcze za chwilę kontroler, ale na razie uruchomię kontroler. Włączamy go poprzez jedno naciśnięcie przycisku start. To, co mi się w nim podoba, także to fajne bardzo oświetlenie. Te diody na górze, które sygnalizują stan baterii, są bardzo ładne. Też mamy tutaj światło z tyłu, lampę statusu, które nam pokazuje, co się dzieje. Warto sobie przeczytać instrukcję obsługi, bo ta lampa pokazuje nam właśnie, w jakim stanie jest nasz dron, czy trzeba kalibrować, czy nie. To samo tutaj na górze też mamy. Przepraszam, tutaj to samo z przodu, też mamy bardzo fajną sygnalizację. Ten dron jest dobrze widoczny, jeżeli chodzi o przednie oświetlanie. Nie mamy takich diod, jak są z przodu Mavica Air, ale jest to naprawdę w porządku. Słuchajcie, ten dron, który kosztuje 300 kilkadziesiąt złotych, w zależności od wersji, naprawdę ogarnia temat, dlatego że ma GPS. Tu zresztą mamy to napisane, że jest GPS. I lata dość dobrze, oczywiście nie trzyma idealnie ten GPS, to nie jest tak wysoka jakość jak w przypadku
DJI, zresztą zobaczycie za chwilę, bo pójdziemy polatać nim. Natomiast jak na tani dron, który kosztuje powiedzmy 300 zł, 350, 400 w zależności od wersji, ja mogę go polecić szczególnie osobom początkującym, które nie wiedzą za bardzo, czy drony są dla nich. Oczywiście ta jakość jest adekwatna do ceny, ale mógłbym powiedzieć, że jest wyższa jakość niż cena. Teraz pokażę Wam, jak wygląda Mavic Air na tym tle. Jest trochę mniejszy, jest za to cięższy, bo tamten Itchin waży 280 gramów, Mavic Air waży mniej więcej 430 gramów, natomiast ma wszystko bardzo mocno spakowane i w porównaniu do tego drona czuję się, że Mavic Air jest taki bardzo upakowany. Ten wydaje się być nieco pusty, wydmuszkowaty. Natomiast ta guma tutaj jest bardzo przyjemna. Ja bym powiedział, że jest nawet przyjemniejsza, jeżeli chodzi o Itchina niż w przypadku Mavica Air. Śmigła. Oczywiście tutaj są śmigła już w Mavicu Air, które są szybkiego montażu, quick release. I to jest bardzo fajna sprawa, aczkolwiek te śmigła mają też swoje wady, bo one przeszkadzają trochę w Mavicu Air. Nie są składane, więc odstają i chcecie włożyć do kieszeni takiego drona, to niestety te śmigła przeszkadzają. Co było zresztą pokazane nawet na lunchu, na imprezie, gdzie tego Mavica Air była jego premiera, też pokazane było, jak facet niestety zahacza. Druga rzecz odnośnie śmigieł, to niestety ten dźwięk jest mocno wkurzający i dużo osób sobie kupuje śmigła za jakieś mniej więcej, może nie całe, ale gdzieś za stówę z Master Screw i to jest to. Natomiast Mavic Air oczywiście to jest dron już premium, czyli mamy przednie czujniki, to jest APAS, czyli Advanced Pilot Assistant System. Mamy bardzo dobrą kamerę stabilizowaną trzyosiowo, 100 megabitów na sekundę. Mamy gimbala właśnie trzyosiowego, mamy baterię inteligentną tutaj, mamy też czujniki dolne, czyli przód, dół i też są czujniki z tyłu. Mamy slot karty w tym miejscu, możliwość połączenia go z komputerem. Mamy też wspaniały system wentylacji i bardzo precyzyjny zawis, bardzo precyzyjny lot i obstacle avoidance z tyłu i z przodu, naprawdę imponujący. Więc jeżeli chcemy porównać te dwa drony, no to ciężko tutaj jest znaleźć wspólny mianownik. Natomiast jeżeli ktoś na przykład boi się latać dronem albo chce kupić dziecku, prawda, i dziecko go naciąga na drona za 2000, jest w stanie za 300 kilkadziesiąt złotych kupić drona już z GPS-em, co jest też ważne, bo ten dron utrzyma pozycję. Ale też znajdziesz go, jeżeli masz taką sytuację, że on gdzieś zaginie, czy właśnie jest w pobliżu. Zasięg oczywiście jest znacznie różny, bo ten dron ma zasięg kilkaset metrów, powiedzmy 200, 100, 200, 300 metrów. Z niego wyciągniesz, to jest wszystko, bo on się łączy po Wi-Fi. Natomiast tutaj, no już ten zasięg, ja nie latałem może nim tak mocno, ale gdzieś w polu, gdzieś go widziałem, gdzieś gdzie miałem stopotera, 1,5 kilometra spokojnie taki dron. Oczywiście da się z niego wyciągnąć więcej, ale Mavica aż tak nie wyforsowałem R, żeby nim latać więcej niż tam powiedzmy kilkaset metrów. Zwykle staram się latać w okolicach 200-300 metrów. Oczywiście takie imprezy gdzieś dalej, poza cywilizacją, tam można pozwolić sobie więcej. Na przykład nie w górach, gdzieś we Włoszech można polatać naprawdę fajnie i daleko, aczkolwiek trzeba uważać na przykład na helikoptery i na takie rzeczy. Przepisy są kluczowe i tego trzeba przestrzegać. Także mogę go Wam polecić, on występuje w różnych wersjach, z jedną, z dwiema lub z trzema bateriami. Jest też torba na niego i chyba warto się zaopatrzyć. Ja tutaj mam taką torbę uniwersalną do Mavica, właściwie Pro, którą dostałem kiedyś od kolegi, ale wkładam go właśnie w ten sposób i on sobie tutaj jak najbardziej ogarnia. Też nie jest taki podatny na uszkodzenia i to jest jego wielką zaletą, że można go śmiało transportować, jeżeli chodzi o plecak i tak dalej. Jeszcze pokażę może kontroler. Kontroler jest bardzo istotny, dlatego że on jest podobny do kontrolera z Mavica Pro czy z Mavica Air. Ma też tutaj przełączenie, tu jest tryb włącz-wyłącz akurat w tym przypadku. Start i lądowanie automatyczne. Przemieszczanie kamery to mamy tutaj, plus kalibracja kompasu wywołujemy z tej strony. Co jest świetne, pauza, tak jak ten przycisk jest tu. Drążki oczywiście są z tworzywa, tutaj widzicie, że macie drążki aluminiowe jeszcze wykręcane w Mavicu Air, tu są drążki z tworzywa. Anteny to tylko atrapy, natomiast tutaj mamy to, co ciekawe, że można przełączyć tryby szybki, wolny i można zrobić od razu, wywołać tryb orbit w tym miejscu.
To jest to przełączenie szybkości i orbitu, a natomiast tutaj mamy nagrywanie filmów i zdjęcia. Zdjęcia są takie same, zresztą zobaczycie, jak was wezmę na ten baterię. Tutaj baterie są 4 AAA, czyli te małe paluszki. Natomiast w przypadku Mavic Air oczywiście mamy już akumulator wbudowany. To są te paluszki, które tu mam akurat z IKEA baterie, jeżeli chodzi o to. I teraz w przypadku Mavica Air wiadomo, że można naładować kontroler poprzez slot. Mamy dwa sloty tutaj. To jest USB, a tutaj jest mikro USB z boku. Oczywiście sterowanie gimbalem, zdjęcia, filmy plus klawisze funkcyjne. Pauza, przełączenie na tryb sportowy, wszystko jest tutaj zdecydowanie z górnej półki, ale wiadomo, że to jest dron zupełnie w innej cenie, więc nie ma co wymagać. Jeżeli ktoś ma serce i chce się pouczyć, to ogarnie też takiego drona. Tutaj ten uchwyt telefonu oczywiście jest bardziej toporny, otwiera się w taki sposób. Tutaj mamy uchwyt telefonu w pozycji dolnej. No jest to namiastka, ale to jest dla dzieciaka, który nie wyczuwa tej różnicy aż tak bardzo. To jest naprawdę aż za wiele i uważam, że takie drony są naprawdę świetne, jeżeli chodzi o obecny rynek i warto je zastosować. Porównajmy jeszcze baterie. Tutaj mamy baterię z Mavica Air, tu jest bateria z Ichina. W Ichinie występuje bateria LiPo o napięciu 7,4V nominalnym. Tutaj mamy 11,4, czyli to jest trzycelowa bateria z Mavicu Air, w Ichinie jest dwucelowa bateria. Pojemność prawie dwa razy większa tej małej baterii z DJI, bo tutaj mamy 1200 mAh, natomiast tu w przypadku Mavica Air jest nominalna 2375, także widać, że jest prawie dwa razy bardziej pojemna. Natomiast ten dron jest lżejszy i ta bateria ogólnie jest dużo lżejsza. Ja bym powiedział, że jest 40% stanowi tego, co bateria z Mavic Air. Tu oczywiście ona jest inteligentna, widzimy od razu jej stan, widzimy, jak jest naładowana. Tutaj dopiero poprzez ładowarkę można to sprawdzić. Co jest ciekawe, też w Mavicu Air mamy jedno gniazdo, które nam służy do ładowania i od razu do podłączenia, natomiast w Ichinie jest osobne gniazdo, które służy do ładowania, a osobne do podłączenia do drona. Wsuwa się dosyć łatwo, jeżeli chodzi o montaż przy Ichinie, to co jest fajne, jeżeli chodzi o tanie drony, że tutaj w przypadku nawet takiego taniego drona ta bateria jest całkiem fajnie, intuicyjnie i szybko montowana i demontowana. Dla porównania w Mavicu Air wygląda sprawa też dość łatwo. Montujemy w ten sposób, tu mamy taką zapadkę i klikamy, dopiero w tym momencie nam się ta bateria zazębia. Czy mogę jeszcze o czymś powiedzieć? No, na pewno jakość tworzywa, masa tego i też toporność. No, nie spodziewajmy się tutaj cudów. Natomiast jak na tę cenę, którą mamy, to jest naprawdę rewelacja. Sama aplikacja jest w porządku, ja wam pokażę to może w drugiej części. Jest ona uproszczona, ale teraz jak już mamy całość ogarniętą, jeżeli chodzi o ten komplet, czyli dron plus kontroler, to mogę powiedzieć tyle, że możemy ruszyć teraz już i zrobić trochę ćwiczeń. Zobaczmy, jak zachowuje się Ichin podczas lotu. Jak wiecie, on ma GPS, to jest jego jedyna właściwie forma utrzymywania, oprócz oczywiście barometru, ale i żyroskopu daje radę i tutaj jest w porządku, jeżeli chodzi o stabilny lot. Oczywiście zdarza się tak, tu widzimy, że w zawisie sobie radzi, zdarza się tak, że nim trochę też rzuca od czasu do czasu, ale to można dość ładnie skontrować. Jeżeli chodzi o jakość kamery, teraz widać, jak wygląda ta kamera, jest szerokokątna, około 120 stopni, czyli powiele widzenia jest duże, jak widać dystorsja też jest dość spora. Jest to tania kamera typowa dla tanich dronów, więc tutaj nie ma co wydziwiać, że coś jest złe czy dobre. Widać, że gimbala tutaj też nie mamy, więc nie jest ten obraz stabilizowany. Jest właściwie adekwatny do ceny i do jakości. Zakres tonalny też nie jest tutaj imponujący, więc musimy być świadomi tego, że ten dron jest dronem do ćwiczeń, prawda? Można oczywiście tą kamerę też regulować, jej położenie góra-dół. Teraz się wzniosę, zobaczycie, jak to wygląda trochę wyżej. Widać tutaj zakres tonalny. Widać tutaj, jak zmiany zachodzą, jeżeli chodzi o ekspozycję na bieżąco, także to możemy zobaczyć, jak wygląda też zachowanie horyzontu, jak wygląda stabilizacja, a właściwie jej brak.
To wszystko to są cechy typowych kamer w dronach tanich, budżetowych. Chcąc osiągnąć lepszy poziom, musielibyśmy wydać około 1000 zł na przykład za używanego Sparka albo za Hapsana Zino, mniej więcej 1000-1200 zł. Natomiast dron za 3, 5, 7 stów zwykle zawsze wygląda w sposób podobny. Ukazują się oczywiście drony, które mają już gimbale i mają możliwość stabilizacji, czy dwu- czy trzyosiowej. Ostatnio ukazał się na przykład JRC X12, jak Aurora. Jak będę miał możliwość, to przetestuję go. Natomiast te obrazki, które widzimy, to są typowe obrazki, jeżeli chodzi o właśnie loty dronem i ujęcia z kamery. Jak widać, zakres dynamiczny, no tutaj pozostawia dużo do życzenia, stabilizacja również, ale obrazek jest de facto i można też swój styl pewien tutaj dopracować, czyli zakres odległości, zakres wysokości, gdzie najkorzystniejsze te ujęcia wychodzą. Wiadomo, że w tanich kamerach najlepiej, jeżeli filmujemy bezpośrednio ze światłem, nie pod światło, wtedy też przy małych sensorach i tanich kamerach takie obrazki są najkorzystniejsze. Jeżeli chcecie osiągnąć coś więcej, to faktycznie trzeba zainwestować mocno, jeżeli chodzi o latające kamery. Natomiast tutaj też patrzyłem, jak wygląda ta stabilność lotu. Jak widzicie, moje ujęcia pod światło, detale giną w czerniach i też widać, że te biele są intensywne. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o sam ten poziom nieba. Co jeszcze mógłbym powiedzieć z ciekawszych rzeczy, a mianowicie zdjęcia wychodzą w miarę ok. Oczywiście też pozostawiają dużo do życzenia, ale kilka fotek takich na zasadzie selfie zrobiłem i można je teraz zobaczyć. Na pewno ten dron ma dużo jeszcze do zrobienia w porównaniu na przykład do dronów typu Mavic Air. Tutaj widać, jak bardzo stabilna jest ten lot, jak stabilny jest zawis, jak doskonale wygląda stabilizacja kamery, jak działają czujniki. Mamy tutaj też tryby tripod, ale to wszystko oczywiście kosztuje i za to wszystko trzeba zapłacić. Używany Mavic Air to jest wydatek ponad 2000 zł, natomiast drony tańsze typu właśnie Spark czy Mavic Mini nie mają też wszystkich możliwości, takich jak na przykład Mavic Air. Także ja myślę, że tyle, jeżeli chodzi o ten lot. Możemy jeszcze podsumować całość, jeżeli chodzi o ten przegląd Ichina. Tutaj zobaczycie też, jak wyglądają ujęcia już dla porównania właśnie z samego Mavic Air, jak to wygląda i co można na ten temat zaprezentować. Przetestowaliśmy tego drona. Widać, że niby jest gabarytami zbliżony do Mavic Air. Oczywiście ma swoje duże zalety, takie jak na przykład kontroler, wymienne baterie, GPS, uchylna kamera. Wiadomo, że to nie jest dron tej klasy. Dla kogo on jest w takim razie? Dla dziecka może być, jeżeli rodzice mu oczywiście nadzorują takie loty. Dron z GPS-em, czyli nie zginie nam tak łatwo, to jest jego też główna cecha, bo jesteśmy w stanie go odnaleźć, jeżeli tylko nie wyleciał poza zasięg naszego Wi-Fi. Dron, który ma aplikację, czyli jest ok, ma kamerę, można zrobić zarówno zdjęcia, jak i filmy nim. Można też polatać wyżej, bo całkiem dobrze się sprawuje w powietrzu. Oczywiście nie jest on taki stabilny jak Mavic Air. Nie ma też trybów tak inteligentnych jak Mavic Air, ale można wykorzystać czy Circle, czy właśnie Waypoints, czy Follow Me, te trzy tryby. Ja go oceniam bardzo przyzwoicie, jak na drona za 300, powiedzmy 50 zł w wersji podstawowej, plus do tego dodatkowe akcesoria, jak się dokupi, typu baterie, czy na przykład futerał. Jak najbardziej na tak. Ma kartę pamięci, ma slot karty pamięci, czyli można nagrać. To jest też jego zaletą, bo zwykle w tej półce cenowej mamy drony bez GPS-ów i mamy drony bez slotu karty pamięci. Nie ma tutaj oczywiście żadnych czujników, oprócz tego, że mamy GPS, więc trzeba uważnie nim latać. Najlepiej przećwiczyć na początku loty na otwartej przestrzeni, ale polecam go dla osób właśnie, które chcą zacząć przygodę z dronem, bo na pewno nawet jeżeli nie będzie to wasz model na stałe, możecie go później odsprzedać z niewielką stratą,
w podobnych pieniądzach do zakupu i to jest też jego wielką zaletą. Drony DJI wiążą się z tym, że jeżeli wyjdziemy z salonu, to już jesteśmy co najmniej kilka stów w plecy, jeżeli pomiędzy różnicą, na różnicy pomiędzy zakupem a sprzedażą. Natomiast tutaj, jeżeli będziecie na przykład, nie wiem, 50 zł w plecy, czy 70, jeżeli o niego dbacie, można go odsprzedać i to jest ta cena za waszą naukę i za te pierwsze doświadczenia. Poniżej, pod filmem, w opisie znajdziecie link do tego produktu. Pamiętajcie, że najlepiej zamówić co najmniej dwie baterie, najlepiej trzy, żeby mieć dużo czasu. Jeżeli macie weekend, sobotę, niedzielę, żeby poćwiczyć, a jedna bateria to jest trochę mało, dlatego że ładowanie trwa jednak dość długo. Ja nie pamiętam, ile dokładnie to ładowanie trwa, ale to nie jest pół godziny. To sobie tam trochę leży i się ładuje. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Także dzisiaj mieliśmy pokazane te różnice pomiędzy dronem droższym a tańszym. Następnym razem spróbuję też przygotować w tym cyklu podobną audycję. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Sponsorem tego epizodu jest moja autorska platforma wiedzy i doświadczeń Drone Bootcamp, gdzie za 10 zł miesięcznie masz dostęp do wszystkich moich szkoleń online, obecnych i przyszłych, comiesięczny nowy warsztat online, wcześniejsze premiery nowych odcinków na YouTubie, sesje pytań i odpowiedzi na żywo w co drugą sobotę, dostęp do tajnej grupy Latam DJI Dream Team, darmowe uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych typu plenery dronowe, a także indywidualny kontakt ze mną w ramach Office Hours. Zatem bardzo serdecznie zachęcam do udziału w platformie Drone Bootcamp.